Witam. W dzisiejszym odcinku kolejny kałaszek, tym razem dość nowa wersja, czyli AKS-U74, z tym, że wersja z pełnym olisowaniem oraz kolbowodem 4. Tutaj już widzę ból niektórych części ciała u osób, które będą twierdziły, że jak to kałasznikow i to z szynami, a do tego z kolbowodem 4. No ale tak, taki właśnie model będziemy mieć. Oznaczono go CM040K. Jest to nowa linia kałaszków Cymy. Już naprawdę się przyłożyli, bardziej niż zwykle. Nawet wytłoczkę mam już nie styropian, na piankę. Komplet dokumentów. I nasz kałaszek. Więc mam w komplecie karabin. Baterię stokową typu stick 1200 pojemności 8.4. Co tu dalej mamy? Paczkę kulek, jak zwykle nie wiadomego pochodzenia i wagi, prostą ładowarkę sieciową, kluczyk do regulacji muszki oraz magazynek typu high-cap. Magazynek jest wykonany z czarnego, znaczy z tworzywa, pomalowany na czarny mat. Mamy tutaj oczywiście high-cap, a więc nakręcamy kulki. No i coś, o czym będziemy teraz mówić, czyli właśnie ta wersja AKS-u. Dokładnie coś takiego. Straszna rzecz. Kałach z kolbowodem 4 i do tego pełnymi szynami RIS. A tyle ciekawostka, że jeżeli ktoś biega z kałaszkiem, próbował do AKS-u kupić szyny, to wie, że od w zasadzie jakichś 2 lat były dość duże problemy z tym, żeby sobie też innego kupić. Większość, które można było tu kupić, tak nie pasowała, trzeba było mocno kombinować. Natomiast tutaj mamy wszystko w komplecie, jakby z pudełka. I tak jak mówiłem, jest to nowa linia Cymy. Bardzo się tutaj postarali o szczegóły. Całość w zasadzie, oprócz tej części, oprócz boku. No nie wszystko tutaj mamy ze stali. Co oczywiście pokażemy. Korpus, pokrywa zamka, selektor. Nie. Tutaj mamy część ze znalu. No oczywiście szyny RIS, które również nie są stalowe. Natomiast z tego, co można wnioskować, wydaje mi się, że szyny są robione już na CNC, a nie jest to znalowy odlew, jak bywało kiedyś. Nie ma tutaj żadnych nadlewek, żadnych baboli. Co było kiedyś, może pokazać troszkę, jak idealnie dokładnie wykonane są szyny. Wszystko jest tutaj ślicznie, pięknie, ogólnie miód, malina. Więc skoro zaczniemy od dupy strony. Mamy tutaj kolbę. Klasyczna kolba M4, tutaj w tym wypadku akurat typu Special Forces. Możemy oczywiście założyć dowolną kolbę, możemy być bardzo modni taktycznie na topie i założyć kolbę MacPula. Bardzo fajna konwersja. W poprzednich modelach, czy te konwersje, które zakładaliśmy do normalnych bodów od kałacha, zazwyczaj dość mocno odstawały. Ta przejściówka była strasznie duża i bardzo wydłużała nam kolbę. Tutaj jest to już zrobione naprawdę fajnie. Natomiast sama konwersja również jest ze znalu. Czyli mamy tu stalowe body. Niestety ta część to znalu. Ale i tak dużo lepiej niż drzewie bywało. Kolejna ciekawostka, chwyt. Mam tutaj założony chwyt znany z karabinów SAF, czyli z tak zwanych popularnych świniaków. Chwyt, który jest troszkę bardziej pękaty, ale przede wszystkim mamy tutaj dół bardzo fajnie wymodelowany, także ręka nam się nie zsuwa. Standardowo wiadomo, że ten chwyt mamy w kałachu ładnie zaokrąglony. Tutaj jest naprawdę fajny, wygodny i naprawdę świetnie leży w ręku. Reszta oczywiście klasyka, pełny mat, stal, no i właśnie to, o co będzie ten straszny ból, czyli szyny RIS. Pełno rysowany front, mamy szynę RIS na górze, szynę RIS po bokach i oczywiście dół.
maszynę jest na górze, możemy sobie wrzucić kolimator. Możemy nawet takie maleństwo. W założeniu, jeżeli akso ma być karabinkiem krótkim, do CQB, czyli powiedzmy do walki w ciaśniejszych przestrzeniach, spokojnie wystarczy nam kolimator mały, dokładnie na tej szynie. Jeżeli chcemy zaszaleć, możemy tutaj założyć sobie montaż z klasyczną szyną Wiz w tym miejscu i wtedy zakładać duże kolimatory, które będą bliżej oka, ewentualnie magnifiery, inne cuda, lunety. Jeżeli ktoś się bardzo uprze, też zapewne można zamontować. Boczne szyny Wiz oczywiście do montażu latarki bądź lasera. Dolna szyna Wiz zazwyczaj do chwytu przedniego. Możemy również na dole, oprócz chwytu, zamontować sobie np. celownik laserowy. Możemy również go zamontować z boku, ale jednak laser zdecydowanie łatwiej ustawić, kiedy mamy nad lub pod lufą, niż z boku. Oczywiście przyczepiając go z boku również go możemy ustawić, to trochę więcej będzie z tym zabawy. Zwłaszcza jeżeli chcemy ten laser ustawiać na większych odległościach. Tak więc mamy coś takiego. Oczywiście włącznik tego laserka możemy sobie gdzieś przykleić przy pomocy taśmy dwustronnej i zełki czy jakiegokolwiek innego patentu. Teraz to do samego karabinka. Oprócz tego, że z zewnątrz mamy praktycznie wszystko stalowe, dokładnie tak samo jest wewnątrz. Tutaj już cyna dała wzmocniony gearbox na stalowych zębatkach, wzmocniony tłok, nawet metalowa komora hop-up. Zbliżenie leczku na komorę hop-up. Patrz, czy kamera, poczekaj. Czy widać już komorę hop-up? Tutaj również widzimy kawałek tejże komory. Mamy oczywiście bezpiecznik, prosty, samochodowy, a więc łatwo go zmienić, łatwo go dostać gdziekolwiek. Bateria typu stick idzie nam pod pokrywę zamka, żeby wsunąć do środka musimy odpowiednio ustawić. Najlepiej tak, żeby ten kabel, który biegnie z boku baterii, takie wybrzuszenie, żeby był po skosie. Jeżeli damy ten kabel w górę, widzimy, że ta bateria nam nie wejdzie. Natomiast znajdując kąt, spokojnie kawałek wchodzi. Na tyle, żeby podpiąć wtyczkę i schować kabel. Oczywiście tak jak we wszystkich replikach, chcemy tutaj sobie założyć jakiś stick lipo. To jest naładowane? Nie jest. A więc my do testów użyjemy naładowanej baterii lipo. Prawdopodobnie nie będzie to stick. Tak, to będzie taki stick. Więc podepniemy go za chwilę. Selektor ognia. A więc tak jak w karabinkach z rodziny AK, mamy tutaj najpierw ogień ciągły, a na samym dole selektor oznacza ogień pojedynczy. Po odciągnięciu dźwigni przeładowania widzimy regulację hop-up. Dźwignia tu przesuwamy, a nie kręcimy. Dosyć wygodna, duża, łatwo się tu dostać nawet w rękawiczkach. Już chyba troszeczkę ten dzyndzel ma większy w porównaniu do starszych komór. Dużo łatwiej operować suwadłem. Oczywiście mamy jeszcze tu stałe przyrządy celownicze, a więc szczebinka. Nastawna w dwóch miarach. Mamy tutaj cztery oznaczenia 4,5 z znaczeniem pi oraz nóżkę, którą możemy sobie regulować kluczykiem, który pokazywałem wcześniej, że mamy w komplecie. Jeszcze tak tylko dla zasady pokażemy, że się da regulować. Czyli tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, zwłaszcza jeżeli używamy kolimatora, ale możemy.
ten sposób sobie tą muszkę wykręcamy lub wkręcamy. Warto powiedzieć, że dobrym udogodnieniem jest to, że klapa jest na zawiasach. Jak w każdym okresie. Tak, w każdym muszku. Absolutnie w każdym AKS-u pokrywa zamka jest na zawiasach. Od pierwszych... Niemniej jest to bardzo przyjemny bajer względem innych kałachów. Tak, ale ten bajer na każdym AKS-u odkąd zaczęli je obić. Dobra. Softowo. Tutaj jak widzieliśmy mamy kable wyprowadzone pod pokrywę zamka, ale podejrzewam, że jeżeli ktoś by się bardzo uparł, spokojnie można te kable wyprowadzić w prowadnicę kolby. Widzimy tu, że jest nawet prowadnica bardzo fajna, wygodna, jeżeli chodzi o kable. Możemy sobie wtedy wrzucać baterie typu Special Forces do naszej kolby. Ostatecznie, jeżeli ktoś pokombinuje, to może sobie wyprowadzić kable zarówno pod pokrywę zamka, jak i do kolby i mieć powiedzmy zapasową baterię w kolbie. Tak więc załóżmy, że mamy już podpiętą baterię. Zostaje nam magazynek. Magazynek, klasyczny high-cap o pojemności około 500 kulek. Jest to typowy high-cap od AK, AKS-u, czyli mamy tutaj high-cap, który jest odwzorowaniem magazynku kalibru 5,45. Możemy również sobie dopiąć taki fajny i lancerski magazynek typu Waffel. Teoretycznie wygląda fajnie. Niestety wyjdziemy troszeczkę na lamerów, ponieważ jest to magazynek, jest to kopia magazynka od karabinka kalibru 7,62, więc w zasadzie takie potworki nie istniały. Tak zwana pułapka lansu. Tak, czyli generalnie będzie to wyglądać fajnie, ale każdy, kto gra dłużej, będzie wiedział, że jesteście początkujący. Więc nie polecamy tego, chociaż oczywiście będą działać. Do AKS-u zapinamy tylko i wyłącznie magazynki pasujące od AKS-u. Ewentualnie możemy ostatecznie jeszcze podpiąć magazynek od RPK. Jak te długie zielone za tobą, które leżą? Tak, te właśnie potwory. Zielony. Srapowaty. Również możemy taki magazynek zapiąć. Nadal jest to zgodne. Teraz to wygląda. Bardzo fajnie się strzela z takiej kombinacji w ostrej wersji. W rzadzie trzeba zmieniać taki trochę high-cap. Taki bardziej nidy. Dobra, magazynek klasycznie. Klapa. Otwieramy, wsypujemy kulki. Karabinek stokowo, według tego co podaje producent, ma około 420 fps. A więc zdecydowanie za dużo na CQB. Jeżeli chcemy się strzelać w krótkich dystansach, w budynkach, powinniśmy sobie zdowngradeować tę replikę. Tak, żeby nikomu na pewno nie zrobić krzywdy. Natomiast jeżeli chcemy używać to jako karabinka szturmowego do lasu, to jak najbardziej z tą mocą dajemy całkiem niezłe radę. Oczywiście za chwilę będziemy to sprawdzali. Jeszcze na chrono, dlatego zawsze dajemy kulki 0,2 grama. Normalnie przy tej mocy będą to kulki raczej za lekkie do strzelania, raczej byśmy polecili 25. Ale tak jak mówiłem, do testu musimy mieć 0,2. A teraz to, co będzie trochę mniej fajnie wyglądało, czyli podpinamy naszego stika. I będziemy strzelać tak. To ta okulary. Ja mam założone. Widzowie tego nie widzą. Ja mam balistyczne soczewki kontaktowe. Okay, pojedyncze. To zdecydowanie ma 400 fps. I ogień. Ciągle, a więc środkowo pozycja selektora. Tak, nie było sama, a Jurand. To na pewno 400 fps. No dobra, ale teraz sprawdźmy.
jeszcze na chemo. Żeby nie było, że wierzymy producentom. Każdą ściemę, jaką nam serwują. Nie, no są bardzo uczciwi. Chińska alternatywna uczciwość. A więc chwila prawdy. 421. Nie wierzę. Idealnie. Tak jak podali. No. No tak. Podobno zostawić na pojedynczy. Blacha. Czy prawdopodobnie jest to błąd pomiaru, ale... No nie wiem, generalnie 420... O, 7. Więc 7 więcej niż podaje producent. No to nadal nieźle. Czy generalnie stok mamy całkiem niezły, ale zdecydowanie nie nadający się do budynków. Serek jest troszeczkę nieustawiony. Uwaga. Zważmy tego potwora. Z lasu. Może być. 100 gram więcej. Patrz, od M4 zawsze chcę, żeby dokładać wszystko, żeby wyszła jakakolwiek waga. Ponad 3,5 kg, bo z tych wszystkich dodatkowych gadżetów 3,5 spokojnie wyjdzie tak czy inaczej. Jest z czym biegać. Gada się. Jeszcze taka ciekawostka, a właściwie ostrzeżenie. Mimo tego, że Chińczycy tutaj naprawdę się postarali, w tym egzemplarzu, to jednak bywają tutaj pewne wady. Akurat ten egzemplarz mamy tutaj bardzo stabilne i bardzo dobrze przykręcone rysy przednie. Natomiast zdarza się czasem taki egzemplarz, jak zdarzył nam się tutaj, gdzie te szyny możemy sobie, widzimy, że one troszeczkę latają. Więc musimy tutaj w własnym zakresie zrobić to, czego nie zrobił Chińczyk. Czyli po prostu te szyny i dokręcić. Tutaj widzimy... Widzimy śrubkę. Na klucz imbusowy. I po prostu musimy ustawić tak, żeby te rysy nam były... Znaczy dokładnie na wprost. Szyna i z góry na. Przyrządu, żeśmy sobie nie przykręcili szyn krzywo. Zwłaszcza ma to znaczenie, jeżeli będziemy mieli tutaj kolimator. Więc ustawiamy tak, aby na wprost przyrządów celowniczych mieć górną szynę RIS i po prostu brzydko mówiąc na chama skręcamy tą śrubę jak najmocniej się da, oczywiście tak, żeby jej nie urwać. Wcześniej możemy ją wykręcić, posmarować ją na przykład lakierem bezbarwnym do paznokci, znaczy zabierzcie mamie, dziewczynie, żonie, chyba że ktoś z Was posiada to swoim. Malujemy gwint i póki lakier nie wyschnie, wkręcamy śrubę, dokręcamy ją na chama. Potem lakier czy troszeczkę kleju, który zaschnie na gwincie, spowoduje, że nie będzie ona się luzować. Troszeczkę ciężko będzie ją odkręcić, ale pewnie nie będziemy zbyt często tych listów zdejmować. Także to taki kącik Adama Słodowego OSG. Przecież gimby nie znają, kto to był Adam Słodowy. Musi sobie wygooglać. Wygoogluję. To był pan Adam. Tak jak mówię, no w zasadzie trudno mówić to o jakiejś wadzie. Po prostu Chińczykowi się trochę nie dokręciło. Albo miał mniej ryżu na zmianie i nie dokręcił. Siły nie miał, musimy zrobić to sami. Aczkolwiek w żadnym stopniu nie umniejsza to zajebistości tego pojemnika.